Często spotykam człowieka smutnego, a po kilkunastu minutach czy po dwóch godzinach ze smutnego staje się człowiek bardzo radosny. Co się wtedy dzieje? Spowiedź. Spowiedź jest to czas, gdzie człowiek nie tylko duchowo się odradza, ale zewnętrznie, fizycznie pięknieje. Mam na myśli taką spowiedź, która jest wydarzeniem. Nie taką na, na, na odwal się za przeproszeniem, nie taką, kiedy wypowiada się pięć grzechów na krzyż, tych samych od kilku lat, nie taką, kiedy wypowiada się grzechy wtedy, kiedy organy mocniej zagrają do ucha księdza, który jest przygłuchy. Chodzi mi o prawdziwą spowiedź, która jest wydarzeniem, do której możesz się przygotować do spowiedzi, która może być spowiedzią generalną, czyli spowiedzią z całego życia. Taka spowiedź sprawia, że się naprawdę zmieniasz. Taka spowiedź sprawia, że inaczej patrzysz na swoje codzienne zadania, obowiązki, problemy. Okazuje się, że wiele problemów, które cię przytłaczały po takiej spowiedzi przestają istnieć. Okazują się błahymi rzeczami. Albo Pan uwalnia w ogóle twoje serce i myślenie od przywiązania właśnie do tych rzeczy. Wchodzi w serce pokój, harmonia. Masz więcej cierpliwości, miłości, klarowne spojrzenie, lepiej potrafisz ocenić sytuację. I w ogóle człowiek się częściej uśmiecha. I o takiej spowiedzi chciałbym właśnie dwa słowa powiedzieć. Żeby ją przeżyć, Głęboko i owocnie. Trzeba się do niej przygotować. Po pierwsze, wybierz księdza. Wybierz księdza, który jest odpowiednim kapłanem na to, aby przyjął twoją spowiedź z jakiegoś dłuższego okresu życia, czy spowiedź generalną, która obejmuje całe twoje życie, od dziecka do chwili obecnej. Wybierz dobrego kapłana, który ma dużo miłości. Nie musi mieć dużo czasu, ponieważ jak jest dobry ksiądz, to jest zalatany, zabiegany, więc nie sugeruj się tym, że ma dużo na głowie i tak możesz go poprosić. To jest tak, że jak ktoś robi dużo Bożych rzeczy, to na inne Boże rzeczy też znajdzie czas i na taką Twoją spowiedź również. Więc nie lękaj się, wybierz najlepszego kapłana i umów się z nim na, na konkretną godzinę w konkretne miejsce. Najprawdopodobniej to już nie będzie konfesjonał, ponieważ trudno wyklęczeć pół godziny czy, czy dwie godziny. Można się umówić w salce, czy w kancelarii, czy w innym miejscu, które ten kapłan wskaże. Do takiej spowiedzi trzeba się przygotować przez modlitwę. Prosić Boga o Ducha Świętego, to już w domu, aby oświecił Twój umysł i w ciszy przy kartce papieru Wypisz sobie pewne sprawy, które cię dręczą. Jeżeli to będzie spowiedź generalna z całego życia, jeżeli masz takie pragnienie, aby odbyć tę spowiedź, żeby się tak oczyścić całościowo i przed Panem prześledzić historię swojego życia od początku do dnia dzisiejszego, aby to on tak ogarnął całościowo Twoje życie, wszystkie błędy, słabości, grzechy i rany, to to bardzo dobrze zrób tak. Na kartce papieru wypisz w trzech rubrykach: Grzechy przeciwko Bogu, Grzechy przeciwko bliźnim i Grzechy przeciwko sobie samemu. W tej pierwszej rubryce wypisujemy te rzeczy, które są związane z zaniedbaniem modlitwy, z okultyzmem. Wszystkie te sytuacje, kiedy Bóg przestał być na pierwszym miejscu, lecz inne sprawy weszły jako ważniejsze niż Bóg. Może ktoś się pogubił i, i korzystał z usług wróżki bądź zawierzył innym siłą, mocą. To wszystko tutaj wypiszmy. Później zastanówmy się nad relacjami z bliźnimi. Wszystkie rany, które zadaliśmy bliźnim zdrady, Wszystkie kłamstwa, oszustwa, zawód. Zastanów się, jakim jesteś ojcem, mężem, żoną, matką, bratem, siostrą, rodzicem. I te relacje rozpatrz sobie, czy nie ma tam żadnych grzechów. Później spójrz na końcu na siebie. I tutaj patrz na egoizm, pychę, porządliwość, nieczystość na wszystkie grzechy związane z gniewem, nienawiścią, a może złorzeczeniem. Są bardzo straszne grzechy złożeczyć komuś, czyli życzyć zła, życzyć szatana. Bo człowiek się wstaje wtedy współpracownikiem demona. Okropna sprawa. Absolutnie nie można nikomu złorzeczyć. Nie współpracuj nigdy z demonem, idź z Bogiem tylko przed życie. No i już nie mówię, że Zapraszasz szatana do życia drugiego człowieka i pogarszasz stan jego duszy? Złożecząc mężowi, na przykład droga żono, sprawia, że on stanie się jeszcze gorszy dla ciebie, a twoje życie i rodzina piekłem się stanie. Absolutnie nie można nikomu złożeczyć. Idźmy z Jezusem, nie z szatanem. Współpracujmy z Bogiem, z nikim innym. Tak więc, no i te sprawy tu można wypisać sobie, później chronologiczne, nie to jakoś ogarnąć. Patrząc czasowo na te wszystkie wydarzenia, sytuacje, opowiedzieć nawet szczegółowo historię małżeństwa, jak dzieci przychodziły na świat, jakie było podejście do tych dzieci, może jakieś zaniedbania względem nich, zdrady, różne sytuacje, uwikłania w nałogi, w alkoholizm, w hazard, pornografię, uzależnienie od internetu, jakieś może nienawiści, może z kim się nie odzywasz wiele lat, to jest straszny grzech. Miłości, jest to grzech ciężki, nie odzywać się do kogoś. Tak więc to wszystko spróbuj sobie ogarnąć z pomocą kartki, długopisa, na wypisz. I co jest jeszcze ważne? Nie tylko spowiadamy się w takiej spowiedzi generalnej, na przykład, ale też każdej innej z grzechów, które my popełniliśmy, ale możemy też poruszyć te sprawy i te grzechy, które są. Grzechami bliźnich, a nas po prostu dotknęły i poraniły. Jeżeli Twoje serce ma ranę, ponieważ ktoś Cię wykorzystał, ktoś Cię oszukał, to powiedz, co nas powiedzi. Bo Jezus nie tylko zabiera grzech, ale le leczy rany. Yy, dlatego całościowo mówmy o tym, co trudne yy, o wszystkich naszych bolączkach, o tęsknotach, o niespełnieniach, o, 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 o jakichś brakach. Oczekiwaniach i rozczarowaniach. Tak więc Panu u nas powiedzieć, żeby powierzyć wszystko. Dlatego spowiedź to absolutnie nie jest jakaś wyliczanka. To jest rozmowa dziecka z ojcem, rozmowa pełna zaufania, kiedy ty otwierasz swoje serce i pozwalasz, aby wszystko, co z ciebie wypłynęło, co gdzieś tam poukrywane, wszystkie zranienia, nawet te najintymniejsze jakieś trudne sprawy, wypowiedz to przed Panem. Bóg nie może wybaczyć tylko jednego grzechu, niewypowiedzianego. Jeżeli powiesz Bogu nawet najgorszą rzecz, to on to przyjmie i oczyści ciebie, uwolni ciebie też od tego ciężaru. Dlatego zapraszam, aby z chęcią potraktować sakrament pokuty i pojednania jako nadzieję na lepsze życie, jako nadzieję na, na odnowienie życia. Spowiedź generalna. Bardzo polecam. Ja, nawet dzisiaj rano, miałem o dziewiątej Przyjechał do mnie pewien człowiek prosząc o taką spowiedź. No to siedzi się fotel w fotel. Najpierw się modlimy parę minut o Ducha Świętego, a później zamieniam się w słuch i mój współbrat, czy moja współsiostra w Chrystusie opowiada historię swojego życia, upadków, tęsknot, samotności i różnych zranień. Oddajemy to później Jezusowi, a Pan, zabierając grzech, w lewa w serce pokój, miłość, radość, cierpliwość i inne dary. Dostaje się oczywiście jakąś pokutę, rozgrzeszenie i nowe życie. Tak więc serdecznie polecam, traktujmy spowiedź na serio, poważnie. Nie odwalajmy jej, tak przez minutę czy dwie w konfesjonale z presją kolejki z tyłu. I spowiadamy się wtedy przez minutę, bo jak będzie pięć minut, to o matku ludzie pomyślą o, o mnie, że jestem wielkim grzesznikiem. No po prostu szatan szatana jak 150. Zrezygnuj z takiego myślenia. Traktuj Boga na serio i Jego sakramenty również. Dlatego zachęcam, aby szukać dobrych kapłanów, aby przeprowadzać takie spowiedzi, które cię będą odmieniały. Bo owszem, każda spowiedź odpuszcza grzechy, ale yy, Starajmy się spowiadać godnie, bo to, że owocnie się spowiadamy, to, to jedno, ale żeby to było godnie uczynione i żeby te owoce, które dostajemy na spowiedzi, były też nasz, udziałem naszej codzienności, abyśmy mogli skorzystać z tej radości i wyzwolenia. Ponieważ jest tak, że wyspowiadamy się, owszem, dostaniemy rozgrzeszenie, ale nic dalej z tym nie zrobimy. Dostaniemy wielkie prezenty, nowe życie. Ale te prezenty cały czas są zapakowane, i nie potrafimy ich odpakować, i przyjąć tego, co tam się mieści, tych wszystkich darów, radości i pokoju, które wiążą się ze spowiedzią. Dlatego przygotuj się dobrze do spowiedzi i wyciśnij z niej 100%. Nie tylko oczyszczenie Twojego serca, ale wylanie darów Ducha Świętego po prostu radości wielkiej takiej. Mega pokoju, który sprawia, że, że na twarzy staje się piękniejsza, czy piękniejszy. I to widać. Darmowy yy, zakład yy, urody. Yy, polecam. Spowiedź generalna i każda inna spowiedź sakramentalna, która ma moc. Przeżywajmy ją świadomie i głęboko.